Witamy serdecznie w 30. odcinku Sportowych Pyr. Tydzień po świętach, tydzień przed majówką. To taki jest tydzień przejściowy, jak pokój przejściowy w starym budownictwie. A skoro o budownictwie mówimy, to ze mną są fundamenty tego programu, czyli Daniel, cześć. Cześć. Marek, cześć. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. I nie ma z nami Cyryla, bo Cyryl gdzieś wyjechał. Bo nie jest fundamentem? Brutalne. Ale nie można tak mówić, bo też dorzuca kamyczek do ogródka. Cegiełkę, jak jesteśmy w budownictwie. Chyba, że mówimy o badziewnych fundamentach, to żwir, piach i gruz. Czy to akurat nie są złe fundamenty? Nie wiem, nie znam się. Ale skoro przetrwaliście dywagacje budowlane, to chcemy powiedzieć, że więcej takich sensownych przemyśleń jest na naszym Facebooku, Instagramie i Twitterze, chociaż 30. kolejka na Twitterze praktycznie nie istniała, bo nie mieliśmy kiedy twitterować, bo oglądaliśmy mecze, ale po prostu telefony nam się popsuły z Twitterem. To zachęcamy do subskrypcji, zachęcamy do łapki w górę i do zostawienia komentarza, jeżeli się z nami nie zgodzicie w jakiejś kwestii albo uważacie, że Kownacki nadal ma magiczne dotknięcie. A co w dzisiejszym odcinku? Warciański kącik newsowy, beki z Legii, bo Legia w końcu przegrała jakiś mecz. Omówimy sobie 30. kolejkę Ekstraklasy, czyli Lecha Poznań i Wartę Poznań, jak im tam szło, co się wydarzyło. I zapowiemy sobie jeszcze raz Puchar Polski i 31. kolejkę Warty Poznań, bo nic więcej nie zapowiemy. Jeżeli chodzi o kącik newsowy, to przechodzimy do niego wartko, bo jest o Warcie i zaczniemy od newsa, który zamroził krew w moich żyłach, nie wiem jak u was, bo Warta Poznań nadal nie znalazła dyrektora sportowego, ale znalazła pełnomocnika zarządu do spraw sportu. I tymże pełnomocnikiem zarządu do spraw sportu został pan Piotr Barłuk. I mam nadzieję, że nazwisko nie zwiastuje tego, co nas czeka sportowo w Warcie Poznań, bo jak Barłuk, to wiemy, jak wygląda i tego nie chcemy. A z tego, co patrzyłem w CV-kę pana Piotra, pan Piotr jest młody, aczkolwiek ambitnym jest człowiekiem, ponieważ pracował w FIFA, UEFA i przy Euro 2012, prawda, u nas w kraju. Więc witamy serdecznie w zielonej rodzinie, panie Piotrze. Oprócz tego ostatniego, to same szlachetne i darzone szacunkiem federacje. No szczególnie, że on tam też w Katarze pracował przy organizacji nadchodzącego mundialu, nie? Ach. Ale czyli Warta splamiła się krwią. Ale przepraszam cię najmocniej, jeżeli mogę. A tak na moje winiary narzekaliście. Ale Mozyrko był, w Chelsea pracował. Ale nie możesz mówić, że wujek ciotki od strony brata siostrzanego to krew na twojej. Do Legii rękę przeszedł, no to też mało. Ale to nie ja mam animozję w naszym gronie z Legią. No nie. Poza tym nie wywołujemy niektórych tematów przy Danielu, jak Mozyrko na przykład. Albo Makana Baku. Dobrze, kolejny news. Panowie z drużyny ampfutbolowej pojechali do Uniejowa na drugi turniej w tym sezonie, tak zwanej Ligi Ampfutbolowej. No i jak to wyglądało? Rozegrali 4 mecze, zdobyli w sumie 4 punkty. No jakoś to będzie, ale o majstra to my się nie bijemy. Otóż pierwsze spotkanie Warty Poznań to było spotkanie z Podbeskidziem Bielsko-Biała i tutaj panowie z Warty Poznań w trąbę 1-4. Potem wygrali ze Stalą Rzeszów 3-0. Potem przerżnęli z Legią 4-2. I na do widzenia, jeden punkcik z Amp Football Nowe Technologie 0-0 remis. Myślicie, że sponsor opracuje im brakujące kończynki? Jeżeli grał w Cyberpunka i się zajarał tym uniwersum, to kto wie? No zależy, czy raziły błędy techniczne. Albo brak aktualizacji. I na czym grał? Zgadza się. Dobra, i jeszcze jeden news z Warty Poznań. Mamy transfer w Warcie Poznań. Przyszedł do nas pan z Białorusi, pan Aleksandr Pawłowiec. Jest nowym zawodnikiem, gra na obronie, z Wartą Poznań trenuje od początku marca, wystąpił nawet premierowo, debiutancko w meczu z Lechią Gdańsk i pewnie trochę się nad nim pochylimy. Ale tylko trochę. Ale tylko trochę. Ale witamy. Nadzieje, oczekiwania? Ale witamy, tak. Nadzieje, oczekiwania? Ja nie mówię, bo miałem nadzieje, oczekiwania po innym zawodniku, który nie pokazuje się jakoś super w jakimkolwiek meczu. No też tak nie możesz mówić, nie? Dobra, słuchajcie, i to będzie news na świeżo, podejrzewam, że chociaż tutaj bramki padają dość szybko. Warta Poznań Kobiety, pozdrawiamy serdecznie żeńską drużynę Warty Poznań. W 10. kolejce 4. Ligi Kobiet Warta Poznań podejmuje u siebie w Poznaniu na stadionie na Goleńcinie Kanie Gostyń i stan na 88. minutę meczu to 21-0 dla Warty Poznań.
Oczko. Oczko, ale podejrzewam, że panie się nie zatrzymają. No sromotny łomot. Sromotny, okrutny wręcz. Nie mam nic więcej do dodania. No orały je. Orają nadal. No, zaraz się mecz kończy, prawdopodobnie. Ale to jest wynik, wow. To jest... Chciałbym, żeby tak Lech Legię kiedyś. Chciałbym, żeby panowie z Warty Poznań tak Lechię Gdańsk rozwalili. Panie, to takie 3D plus, bo deklasacja, dominacja i orania, widać, poziom jest, trzymają, ale mam jeszcze jednego newsa. No to nie taki news do końca, ale w wywiadzie udzielonym w radiu prezes bodajże Warty Poznań tydzień temu był zapytany o stadion i jak z tym ogródkiem, kiedy ekstraklasa. Więc panowie i słuchacze, jeżeli macie ochotę pójść na ekstraklasę do ogródka, to Warta musi się jeszcze z 3 sezony utrzymać, więc poczekamy. Trochę długo. No trochę długo, no ale wiesz, no wielkiej pieczary na bułgarskiej też nie zbudowali w miarę szybko. Ale ja nie chcę wielkiej pieczary, ja chcę małą pieczareczkę. A jeżeli Warta na przykład w następnym sezonie tak zajmie czwarte miejsce w zwy. To dalej szybciej. W Grodzisku. Nie, tak, no Grodzisk chyba nie spełnia tych wymogów. Nie o to chodzi, dostaną więcej hajsu, więc chyba, może już nie będą 3 sezony, a półtorej. Nie, to tak nie działa, Danie. To aż nie jest taki pitos. I pamiętaj, że to nawet nie będzie Liga Europy, tylko ta Liga Konferencji. No ale, zawsze mogą być pierwsi. Ale w sumie Liga Konferencji jest nieobliczalna, bo Tottenham tam odpadł. Nie wiem, czy jeżeli by Warta w przyszłym sezonie trafiła do konferencji, to czy stadion w Grodzisku spełnia te wymogi? Chyba tak. Panowie, poważne tematy już jakby odstawmy na bok. Beka z Legii? Beka z Legii, dokładnie tak. W końcu się doczekaliśmy. Brawurowy łomot od Pogoni Szczecin 3-1, żeby było śmieszniej. Legia strzeliła aż jedną bramkę, do tego samobójczą. Otwieram kącik Beki z Legii. Scena jest wasza, tylko się nie pozabijajcie. Czyli to nie Legia strzeliła. No w sensie Pogoń strzeliła 4 gole, z czego 2 dla Pogoni padły, jak Legia grała z przewagą zawodnika, czyli tam jest... Legia w połowie, Pogoń walczyła, bo już tak trochę odskoczyła o mistrza. Ale to możemy powiedzieć, że to nie była kolejka gówniaków. Jeszcze nie wiemy, co się wydarzy jutro z Jurasem, nie? A Juras z kim gra? Z Wisłą Płot. Są derby Wisły. Przecież to są... To jest były i obecny klub Jurasa. No, stare demony i nowe demony. Powiedziałbym, że aż chyba się skuszę, ale już nigdy więcej mnie kurwa nie nabierzecie, nie włączę tego meczu. A ja obejrzę. Dobra, Beki z Legii, ściśle Beki z Legii, ja nie wiem, co mam bekować z Legii. Ja mogę o Bekach z Legii powiedzieć tylko tyle, że nadal mnie bawi to, że Artur Boruc od pamiętnego nokautu na Szymonowiczu nadal nie zapłacił kary z komisji ligi, nadal nie gra jako pierwszy, drugi, trzeci, może jako czwarty bramkarz Legii. Dalej sędziowanie jest przeciwko Legii, spisek cały międzynarodowy. Czas, no i żeby było śmieszniej, Artur Boruc był na meczu Legii Warszawa z Lechem Poznań tu w Poznaniu, ale nie na ławce, nie na VIP-ie, tylko siedział na sektorze gości. Tak, z kolegami sobie siedział. To jest... A jakby on odpalił racę? Załóżmy, albo jakieś przewinienie boiskowe. To ciekawe, jakby to, co by dostał, nie wiem, zakaz stadionowy? A jak piłkarz miałby zakaz stadionowy? Tak. To może wejść na stadion... No nie. Żeby grać? Chyba nie. Nie wiem, bo może tylko... czy trybun na przykład. Artur, jak nas słuchasz, to zrób to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja do Beki z Legii tylko dodam, że jest ogłoszone, że nie będzie pieniędzy na transfery latem, więc kolejny sezon zapowiada się miodnie. Vamos wojskowi. Chyba, że trener zrobi porządki, ale to nigdy no nie właśnie, wiadomo. No właśnie, Kostaru Janicz nowym trenerem. I teraz... A to jeszcze nie jest oficjalne, kochany. No właśnie, nie jest oficjalne, więc nieoficjalnie to powiedziałem, bo ze mną i tak się nikt nie liczy w tym świecie, więc mogę powiedzieć najgorszą głupotę, że... Twoje dziecko się z tobą liczy. To prawda. Chociaż dzisiaj wbiło mi widelec w stopę. Czy Kosta, grając jakby ten mecz Kosty, to on to tak zagrał, żeby pokazać Legii, że ej, za sezon to wy będziecie na tym miejscu, gdzie teraz jest Pogoń, czyli raczej nie zdobędziecie mistrzostwa? Ale pucharki. Ale wygracie z Legią. Wygracie z Pogonią, przepraszam. Czy jakby Legia wygrała z Legią, to znaczy, że Miodulski odchodzi? Bo taka, wiesz... Jakby prawdziwa Legia wygra z tym tyranem z Legią. Aha, walka Legii z Legią? Tak. Nie. Nie, on się przyspawał prawdopodobnie. Bo tak ucichło o Dariuszu, tak nikt nic nie mówi. Bo ktoś mądry mu w końcu do niego, wiceprezes nowy, mu powiedział, zamknij w końcu Hadaj? Mordy. Nie. Darek, zamknij ry, już się nie odzywaj, bo zobacz, co narobiłeś. Narobiłeś wielką kupę. I nikt tego nie chce sprzątnąć. Koniec. Darek, zamykasz ryj. Do następnego sezonu nie będzie transferów,
po prostu zamknij mordę. Nie pojawia się na meczach. A jak chcesz zobaczyć derby Polski, Lech Legia, to zapraszaj z Arturem na sektor gości. Tylko ubierz kominiarkę, żeby cię nikt nie rozpoznał. Czyli Darek zrobił kupę i teraz wszyscy hejterzy się zlatują do tej kupy, tak? Czyli rozumiem, że uważasz, że Hadaj to mucha, która leci do gówna Miodulskiego. Tak jest. A dziękuję. Fekalnym akcentem zakończymy Beki Legii. Chyba, że jeszcze ktoś ma jakąś celną uwagę. Ja nie. Świetnie. No to co? Tak już się przyzwyczailiśmy do tej Legii chyba troszeczkę. Że wygrywa i że ciężko z niej bekować. Wiesz, jeżeli ona nie ma serii porażek, takich spektakularnego syfu, ciężko bekować. Znaczy wiesz, fajnie się bekowało, jak było w strefie spadkowej. Ekstra było. Ale wyobraźcie sobie, że nowy sezon się rozpoczyna i Legia pierwszy mecz w Chambo, to znowu z impetem powraca. No takie trzy pod rząd. Pierwsze to jeszcze, wiesz, zależy z kim. Jeszcze ale... z Jurasem. No w pierwszej lidze Juras przecież to się nie da. Chyba, że w Pucharze Polski, to zobaczymy. Sprawy, że Juras zostanie w tym klubie. Bo tak powiedzieli, że jak Wisła poleci na ryj do pierwszej ligi, to Juras razem z nimi zostanie. Bo on wyciągnie ich do drugiej ligi. Znaczy, ale to nie ma. Ja myślę, że Śląsk dlatego wziął Twotka, bo Twotek świetnie gra w pierwszej lidze. No i wyprowadził zespół do Ekstraklasy. Śląsk wiedział, jak się skończy ten sezon. Sianko zamrozili, sianko. Dobra, przejdźmy dalej. Lechia Gdańsk, Warta Poznań, to jest pierwsze spotkanie, które sobie omówimy, 30 kolejki Ekstraklasy. Spotkanie zakończyło się 2-0. I zaczniemy od czego? Od składów? Zaczniemy od tego, że Warta znowuż przegrała mecz przez własne błędy z zespołem Stopu. Ja myślę, że nie. Znaczy tak, ale dla chronologii wróćmy jednak do składu. Yes, but actually no. I like this, but this is cool. Jaka zaraza przetoczyła się przez Wartę Poznań, że tam 5 kluczowych graczy nie było? Co to było? Przecież nie ma COVID-a. Sraczki wszyscy dostali? Gdzie oni się stołują? Co oni jedzą? Ale których graczy? Gdzie 5? No, Iwanow i jego kolega, którego nazwiska nie wymówię. Dzidziuś. Na ławce nie było Iwanowa, nie było Szymonowicza. Iwanow miał kontuzję? Nie no, właśnie Iwanow i... Manempa z kontuzją. No to właśnie było podane, że oni zostali w hotelu, bo mieli jakąś... coś złapali. Bartek Kieliba się nie czepia. Nie? Jakby to jest gość kontuzja i u niego kontuzja jest konstans i po prostu czekamy na lepszy. Życzymy zdrowia. Cały czas, oczywiście. Ale tak, Kajtas, Schmidt, kontuzja. Szymonowicz, kontuzja. Iwanowa nie ma. Manempy nie ma. Papu w pierwszym składzie. Luis nie na swojej pozycji. Co tam się wydarzyło? No i pan Białorusin jakby chyba wskoczył automatycznie za Iwanowa. Pan Aleksandr. Tak. Myśl taka mi przyświeca po tym meczu, myśląc o składzie, że no nie mamy mocnej tej ławy. Nie mamy i może trener pierwszy raz przeszarżował i nie trafił. Co się zdarza? A no, trochę mu zajęło. Im trochę trafić, nie? No nie, no ale patrz jakie gole traciliśmy, no. No Kopczyński jakby się... No, double shot no. I constant kill. Double bo dwie bramki, no. No Kopczyński się nie popisał w tym meczu. Szkoda, kurde, no tak, no ale wiesz, no z drugiej strony takie błędy się muszą kiedyś zdarzyć, nie? Zacznijmy no, od tego, że nas ktoś wychał na faulu. Czyli przejdziemy do przebiegu spotkania, jakby nie mam, tak? Bo już omówiliśmy sobie, składnik nie ma uwag do tego, że tam trzeba dbać o zdrowie. Daniel już się wpłynął. Rozumiem. To prawda. Ojebali nas brutalnie na faulu, po którym padła pierwsza brama. Pomijam już Kopczyńskiego. Znaczy tak, jeszcze to był faul w okolicach pola karnego, gdzie... To była taka pomarańczowa nawet. U nas w studiu jest ekspert od sędziowania, pan Marek, panie Marku, proszę przeanalizować nam tę sytuację. Trafił w piłkę, ale mimo wszystko gościu leci w powietrzu i spada Adasiowi na nóżki, no co chyba nie jest do końca halo. I mam wrażenie, że po meczu komentatorzy zapomnieli o tej całej sytuacji, która mecz ustawiła. Jak ja zobaczyłem ten faul, to mówię, zabił typa. Jak zobaczyłem, że Adamowi poleciały łzy, a prawdziwy mężczyzna nie boi się łez, a Adam jest wpyte mężczyzną. A jest takim niam-niam. Niemuśnym mężczyzną. No gay. To mówię, ja pierwsze, nie dość, że nie mamy połowy składu, który powinien grać. Nie dość, że nam skasowali Adama. On pewnie ma kontuzję. Zostały 4 spotkania. Boże, dlaczego nas tak karzesz? Ja zobaczyłem, że nie ma pół karteczki. No pół. Że nie nic. Ma pół wareczka. Wareczku. Wara. Na żółtych nie mogą warować. To nie będę zadawał pytania, to po chuj jest ten war w tej lidze? Na czerwone. Jeżeli dałby mu żółtą i war uzna, że czerwona, to wtedy go woła. Jeżeli nie da nic, to war nie interweniuje. Ale to był brutalny faul. Czy możemy się zgodzić? No był, ale sędzia miał w chuju. Dlaczego? Dlaczego takie rzeczy się dzieją?
Nie pytaj mi się dlaczego. Widocznie za mało było wyjebek w ostatnich kolejkach, żeby coś zmienić. Tych ananasów, co dali dupy, która to była 28 kolejka? 29? No tak. No, to ich zawiesili, ich odsunęli na spotkania przecież. Na 28 kolejka no, to było. No, ich odsunęli od sędziowania. No i git, i okej, okay, no trzeba było się wytłumaczyć. Nie zrobili tego nadal, do dziś. Ale oni się nie wytłumaczą. No to trudno, ich problem. No ale kurwa, no nie może być tak, że biegnie Zrelo, i Zrelo sobie pyr z piłeczką i tym za niego z pleców wyskakuje nie w nogi, tylko na wysokość jego bioder z tymi nogami praktycznie. No przecież kurwa, no tak się nie robi. I jeszcze sędzia nic z tym nie ten. Schodzi Adam, idzie akcja Lechi i zamiast Lechia zachować się fair play, bo przecież jest jakaś nagroda fair play, prawda? Musi być nagroda. To na pewno Lechia i nie dostanie. No, dziękuję. To oni idą z akcją, zamiast wywalić tę piłkę i powiedzieć, dobra, no był faul, sędzia nie widział, ale my jesteśmy w porządku, to jest wasza piłka. To nie, gramy w dziesiątkę, Kopczyński popełnia błąd, pizda jest bramka. Nikt tak nie robi. Ja bym tak zrobił. Na pewno nie. Morda. No jeb***e je warte, no. Znaczy, mnie zastanawia w ogóle... Ale tam sędzia dobrze miał to na widoku, w sensie. No tak. Znaczy, mnie zastanawia, bo jakby typ robił wślizg od tyłu, ale udało mu się wejść gdzieś tutaj bokiem i faktycznie trafił w piłkę i potem skosił zawodnika, to dobra. Ale typ zrobił kombo na padzie i cios z Mortal Kombat wskoczył w Zrelaka. Chuj, że nawet trafił tą piłkę. To jest tak, jakbym wyskoczył, miał nogę 2 metry nad ziemią, trafił najpierw w piłkę, a potem korkami kogoś w ryj. Skoro nie ma faulu na Adamie, bo dotknął piłkę, tak? Tak. To dlaczego jest karny, gdzie obrońca dotyka piłkę, a dopiero później wycina typa? I to jest druga rzecz. Jakby, jeżeli VAR pokazuje w ten sposób powtórki, jak pokazywał to na początku sędziemu, to ja się kurwa nie dziwię, że ten VAR jest do dupy. Bo według mnie karny powinien być dla Lechi, ale faul na Adamie też. No ale skoro tam podejmujemy decyzję, no tak, rozumiem, że taka była decyzja, bo dotknął piłki. No tak. No to dlaczego standardy przed polem karnym Lechi są takie, a w polu warty są takie? Miałbym pewną teorię. Ja mam tą teorię i ją powiem na głos, bo wszyscy sędziują, żeby Warta spadła z ligi. Nie, po prostu sędziują przeciwko poznańskim drużynom. To jest inna sprawa. VAR po raz kolejny w wypadku Warty Poznań się nie popisał, bo warowanie 5 minut jest karny. Nie ma karnego, sędzia podchodzi do tego telewizora, który na pewno nie jest 65-calowym OLED-owym ekranem, tylko jakimś kineskopowym gównem. I te powtórki, które oni mu odpalają, przecież ta kluczowa powtórka, która pokazywała, co tam się wydarzyło, to była na przyspieszeniu, nie wiem, 100 razy? Nie. Kurwa, to też nie widziałem, no nie, czy oni... tam dotknął, czy nie dotknął. On... Potem, przepraszam, potem te 15 kątów, jak widzę hiszpańskie, że ta kamera przychodzi, ziu, 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 chuj, nic nie widać, ten tam patrzy, mówi, no kurwa, jest piłka, jest typ, drugi typ, tutaj, no niby dotknął, ale potem po nogach, czy Black Lives Matter, no bo przecież ten ma bardziej taką śniadą karnację, o co tu chodzi, kurwa, jak mam to zasędziować, ci na wadze, kurwa, kasety nam się skończyły, przekładaj szybciej do magnetowidu, tak się nie napracować, no jestem tak wkurwany po tym warze, po tej drugiej bramce, po tym chujokarnym, aż, ała, jebałem w stół ze złości, kurwa, no nie nienawidzę tej ligi, za ten jebany VAR, który nie działa, ja jebie. Filip, cytując klasyka, spokojnie, sąsiedzi? Przepraszam. A dwa, zapraszam do Ligi Hiszpańskiej, to cię tak wiesz, zahartuję, bo w Hiszpanii są większe. Bo oczywiście ja jestem stronniczy, no bo ciężko, żebym nie był, jeżeli chodzi o Wartę Poznań. No nie, jeżeli chodzi o te powtórki, to tam z całości, którą pokazywali, to ostatnie 15% tego materiału to dopiero było to, co powinni mu pokazać. Na pałę zrobiony VAR, po raz kolejny na pałę zrobiony VAR w wypadku Warty Poznań i tak jak będę pamiętał VAR przy bramce z Relaka, gdzie 8 minut sprawdzali, czy on wyszedł kostką, czy nie wyszedł kostką, to jest druga taka sytuacja. A była taka sama w tej kolejce. Chyba też 6 albo 8 minut wadowali. No. Jak zobaczyłem tylko ujęcie, mówię, jak Adaś. Typ zasłonięty do połowy, ale tym razem nie było spalonego. O patrz, ciekawe od czego to zależało. Ja wiem od czego, bo to nie była drużyna z Poznania. To na pewno. No i pada bramka na 2-0 i tak jak Daniel napisał, 15 minut i do chaty, okazało się. Gratulujemy Flowy Polszą, pierwszy obcokrajowiec ze stówą na koncie, więc graczki, szkoda, graczki. Że na warcie. Adam Zrelak zaczyna tę przygodę, może też mu się uda. Jak będą tak w niego się wpierdlać, to nie dożyje tej setnej bramki. Ale tak już wracając do samego obrazu meczu, 30 minut było w wykonaniu Warty fatalne.
Ale potem ta 30 minuta... 15 minut, no. To tam zaczęło chodzić. Tam w 33 był taki ostry smrodek. Tam było dużo W 36 Kuciak tam popełnił błąd, gdzie ten kontaktowy gol był w zasięgu. Tak. Tak. I odpalam drugą połowę. Umarłem. Tak złej drugiej połowy piłkarsko nigdy nie widziałem. Chciałbym coś powiedzieć o drugiej połowie meczu Warty Poznań z Lechią Gdańsk, a raczej Lechii Gdańsk z Wartą Poznań. To powiem tylko tyle, że wycierałem oczy z krwi i umierałem. Była padaka. I myślę, Filip, że tobie mógłby się ten mecz podobać, skoro jesteś koneserem gównianego futbolu. Takiego zła, ale autentycznie zła, że... Oba zespoły, nie do końca im już się chce. Oba zespoły, nawet jak im się tym takim błysku, kurwa, że mi się chce. To coś spierdzi i to nie idzie. Mordęga. Dawno na żadnym meczu tak nie umierałem. A oglądałem mecze, gdzie Arsenal dostawał 6-0 na p***e. I tak bym chyba wolał to 6-0 niż tą drugą połowę, bo o tego się nie da opisać. Ale jakbyś miał porównać. W rundzie jesiennej mecz Warty Poznań z Brookbetem 0-0, na którym byliśmy o 12.30 zresztą. Kurwa, Brookbet biorę, biorę w ciemno. Masz 90 minut. Biorę Brookbet w ciemno, chłopie. Jeszcze jeżeli byłbym na stadionie z tobą i z twoją małżonką i z twoim dzidziuśkiem. Tak. I hot dogiem. I hot dogiem. I piwem. I piękną pogodą. I otwartą trybuną, ha, to biorę to w ciemno. A przed telewizorem i tak biorę Brookbet, bo w Brookbet chociaż była nadzieja, coś tam, że smród wpadnie, a tu się kurwa nie działo nic. Nie, no u nas też było dużo smrodów, tylko nic nie chciało wpaść. Jakby to 45 minut trwało dla mnie tyle, co pół dnia, nie? Najgorszemu wrogo... tak, Hanajowi kurwa nie życzę takiego meczu do oglądania. O kurwa, że tam się nic nie dało powiedzieć o tym meczu. Współczuję komentatorom. Jak ja bym komentował ten mecz, to ten kurwa zamówił pizzę i zdał relację, jak wygląda pizza, jak mi smakuje. Tam nie działo się kwa nic. O, pamiętasz, jak ostatnio uderzyłeś się w zdzia? Wsadziłem rękę w kaktusa, pamiętam. Ja bym wolał wsadzić ryj w ten kaktus. Mordęga. Panie Dawidzie, trenerze, ja nie wiem, co się stało, ale jak nie wygracie jakiegoś meczu, to ja wam kurwa nie zapomnę tych 45 minut, nie? No poczekaj, może z Piastem Gliwice się karta odwróci teraz w Grodzisku. Gorzej być nie może. No, zobaczmy same statystyki, jakby ogólne statystyki. Jeżeli chodzi o strzały na bramkę, to są 3 oddane od Lechii i 2 od Warty. Pamiętajmy, że Lechia miała 2 bramki. Czyli jeden był jeszcze strzał, który tak trafił w światło. Warta miała te 2 gówno sytuacje, ale i to są te 2 strzały. Ale super była ta 30 minuta. I teraz, no. Ale to są ogólne. I teraz jak przyjdziesz sobie na drugą połowę, to tam nie ma żadnych strzałów na bramkę celnych, tak? Były sytuacje niecelnymi strzałami zakończone. No nie. Nic nie poszło w światło bramki. Filip, ja się zgadzam. To między 30 a 45 minutą to tam był ogień! Kurwa, ja mówię, jedziemy w obóz! Zacząłem krzyczeć do telewizora. Czok na mnie patrzy, sąsiedzi walą do drzwi. A potem kurwa druga połowa, nie? Dojebało mnie tak, że oglądałem sobie dzisiaj jednym oczkiem Łęczną z Rakowem. I miałem taką myśl, że kurde, ta Łęczna to ugra. Że coś może, ale ten futbol to jest toporny, że na okręgówce jest podobny poziom. Jak już myślałem, że jest źle, to ja sobie przypomniałem wczorajsze drugie 45 minut i ten mecz zrobił się piękny, od razu, momentalnie. Tam ktoś potrafił, co prawda 3 podań z pierwszej piłki nie szło wymienić, ale to i tak kurwa 2 więcej niż w drugiej połowie Lechii z Wartą. Rozumiem, ale kończąc dywagację na temat tego meczu, bo chyba niewiele jest do dodania z tego, co mi tu właśnie opowiadasz. Może coś znajdziesz, nie? Źle się nie stało, że Warta przegrała, ponieważ wszyscy poniżej Warty, poza Jurasem, który gra w poniedziałek, bo nagrywamy to w niedzielę, to nikt nie zdobył punktów, czyli w sumie mamy taki status quo zachowany, jeżeli chodzi o liczbę punktów i wyścig o spadek. No tak, no tak, tylko zresztą... Łęczna już nas nie wyprzedzi w razie czego. Górnik Łęczna, Lubelszczyzna jest ci wdzięczna. Dlaczego w Warcie nikt taki nie śpiewa? Ja bym chciał, żeby Krzychu Krawczyk śpiewał hymn Warty. Ale on nie żyje. No i tu jest problem. Możemy się jakby pochylić nad hymnem Warty Poznań i jakby pałować zarząd Warty i pełnomocnika do spraw sportu, chociaż on tam pewnie nie jest odpowiedzialny za bardzo za hymn Warty Poznań, ale jednak w przyszłym sezonie. To będzie nasz taki motyw przewodni. Na początku każdego odcinka będzie odezwa o hymn Warty. O, proszę bardzo. I kto może śpiewać? Będziemy podrzucać kandydatów. Tak, Kanye West. Ty masz tam tego swojego takiego ulubionego. Andrea Bocelli? O,
fach. Ale, ale on... on po polsku miał śpiewać. Chuj mnie obchodzi polski język, international klub. To do Ligi Konferencji będzie hymn. I wszystko. Dziękuję bardzo. O, kurwa, Andrea Bocelli hymn wart. Dużo pieniędzy pewnie trzeba. Ale... ale jaka reklama. Ligi Konferencji zapłacimy. No. No, wszystko. Po tym meczu Warta Poznań punktów, jak dobrze widzę, 36 miejsce 11, tyleż samo Legia na 10, a o 2 mniej Jagiellonia Białystok, co też mnie cieszy, bo mit Piotra Nowaka jednak tak upada. Się, no, tak mocno zaczyna upadać. Chociaż jak, jakby darzę sympatią, bo ładnie opowiada o piłce, ale tylko w teorii. No na to na razie wychodzi. No, dobrze, panowie. Podobnie jak Tworas i jego Śląsk. Na to wychodzi podobnie jak Tworas i jego Śląsk, bo w tej kolejce to... Ach, dupka piecze. Co, a właśnie, co Filip powiesz o wyniku Śląska i Piotrka? Jaki tam był wynik w ogóle? I z kim? Pewnie jakiś mały, bo to tak z podobny kim? Poziom do dużym. No z Brookbetem grali. I ile dostali? U siebie. No. Grali no. U siebie, tak? No to tam... Cztery-zero? No. A do przerwy było 3. No tak się czasami zdarza, no Jezu. Dajcie spokój, kto nie przegrał meczu kiedyś 4-0, no. Lech w tym sezonie? A Lech Poznań kiedyś ze Stalą Mielec przegrał. I przejdziemy sobie do Lecha Poznań ze Stalą Mielec o 12.30, ulubiona godzina Marka, jak już cały internet o tym wie. A jak nie wie, to wyróżniona relka u nas na Instagramie, szorcik wrzucony, na Facebooku jest film, na Twitterze jest film. I na naszym YouTubie też short jest wrzucony, jakbyście chcieli usłyszeć, co Marek myśli o tym, że Lech grał o 12.30 dzisiaj ze Stalą Mielec. Panowie, jakie to było spotkanie? Bo ja wam mogę powiedzieć, jakie to było spotkanie z mojej perspektywy. Otóż 12.30, jak wiemy, to jest godzina, kiedy Marek obiera ziemniaki do obiadu, ale brakuje mu tej godziny, bo lubi sobie jakiś mecz odpalić. Danielowi to jest wszystko jedno, bo on wstaje o 11.00 zawsze, więc... podrapie się po dupie, umyje pachy, jest gotowy do oglądania meczu o 12.30. Cyryl na ogół siedzi w samolocie, a ja, z racji tego, że wstaję o 6 w weekendy, bo uważam, że dzień jest dłuższy, więcej można zrobić, a poza tym dziecko nie śpi, więc trzeba się nim zająć. Byłem w drodze na Drusałkę. Kąpać się? Nie, no jeszcze za zimno, ale... Nawet jakby było ciepło, to nie wiem, czy Drusałka jest... Ale Zajączek przyniósł mojemu synowi zestaw do bebrania w piachu i stwierdziłem, że nie będziemy chodzili do byle jakiej piaskownicy na Sołaczu, tylko pojedziemy na Drusałkę nad jeziorko i tam będziemy bebrać. Myślałem, że konsolę mu przywiózł. Nie, bo są niedostępne. A ja myślałem, że wodery i dlatego bierzesz go na Rusałkę. Nie będę łowił na Rusałce, bo tam jest syf. Naprawdę bardziej abstrakcyjne jest dla ciebie łowienie ryb w Rusałce niż twój syn w woderach? Tak. Byliśmy w drodze na Drusałkę i ja włączyłem sobie mecz na telefonie, a że mam taki pałąk do wózka, który teoretycznie jest dla dzieci, żeby odpalać im bajki, jak siedzą w wózku, żeby się nie ruszały, tylko gapiły się w telefon, to ja ten pałąk zakupiłem, ale pałąk wyginam w swoją stronę, że ja go pcham w tym wózku. Nie widzę, co się dzieje, nie? On się kiedyś zemści za to. Wiem, ale kocham go miłością nieprzejednaną i nie ma prawa się za to mścić. No przecież już go na widelec nadział. No i wbił mi widelec w stopę, nie zapominajmy. I raz telefon latał. No, no i jesteśmy, proszę ja was, na wysokości Wojska Polskiego. Zmierzamy w stronę autobusu linii 164-195, ponieważ jadą w kierunku Rusałki, a nie chciałbym się drałować taki kawał spod chaty. Poza tym czas był ważny. No i przechodzimy sobie przez przejście dla pieszych i w pierwszej minucie? Do druga. W drugiej minucie pada bramka dla Stali Mielec. Ja się zatrzymuję na środku przejścia dla pieszych i mówię, ale jaja, synek, nie uwierzysz. Po czym słyszę trąbienie, że mam zejść z przejścia dla pieszych, bo oglądałem powtórkę. Taki to był dla mnie mecz. Niesamowity. A ty wszystko co widziałeś? Nie, no potem jeszcze oglądałem dalej, nie? Ale ładny strzał. Co prawda gościu był niepokryty. No tak. Ale tak zaczęło się z jajem. Zaczęło się tak, jakbym się spodziewał. Wróciła stara Stal Mielec. Tak jest, właśnie o to mi chodzi. Ja czekałem w końcówce, kurwa, gol z rzutu z autu. Tak, głęboko, w pole. I emocje, i wracamy do przeszłości. Tak. Macie już, macie, jakby oni stracili na 3-2 gola z autu w 85, to ja ci mówię, Maciej by się tam zesrał, bo te demony by wróciły. Gol w drugiej minucie przypomniał mi... Za co kochamy Stal Mielec? Dokładnie tak. Czy ja mówię, jak w drugiej minucie? I patrzę w ten telefon, tu mi trąbi, nie mam czasu, za chwilę. I mówię, przecież oni przerżną ten mecz brawurowo. Jeżeli takie cuda się dzieją w takiej chwili, nie? Że tam
gigantyczna frekwencja, 22 tysiące, cuda wianki na kiju, nie wiadomo co się dzieje, nie? Ja byłem zszokowany, zszokowany. Wszyscy, szczególnie na stadionie, tak na początku meczu, ty zawsze masz takie porom. I nagle było takie cichosza. Przecież jeszcze ten gwizdek z lokomotywy nie skończył gwizdać, a oni już dostawali w dupę 0 do 1. To może ten gwizdek ich rozkojarzył. Słuchaj, to była 12.30, oni jeszcze spali. Ja już nie spałem. Ja tym bardziej. I takie małe dziecko, co szło 11.20 na dole, też nie spało, co się zgarbiłem. Na chuj mu szalik stary ubrał. I po chwili było, 12.30? Dziękuję, pozdrawiam. Ale przynajmniej sobie przypomniałem, że mecz jest o 12.30. Panowie, jakie to było spotkanie, bo tak się paliliśmy pierwszym golem, a to nie powinniśmy. To był po prostu wypadek przy pracy, a potem Lech zrobił swoje i tyle, no. Był mecz jak z Łęczną. Pierwsza połowa pach, a druga takie dojechanie. Co prawda tam był gol dla Stali, nieuznany, i to tam by trochę prądu podpięło, ale tak, ta druga połowa, tak Lech se przeszedł. Nie zmęczył się, co jest dobre przed finałem. Wiadomo. Ale pierwsza połowa, te pierwsze 5 minut, tak było widać, że chłopaki musieli wejść w mecz, ale po 5 minutach to tam ich ciurali równo. No. Piękne, ładne podania, chyba przy dwóch golach były podania takie, co przechodziły całą jedną linię obrony. Prostopadłe. I to podanie górą na 1-1, miodzio. No ale to nie jest nadal finezyjny futbol. Czemu? Ten pierwszy gol i drugi były... Miam, miam. Po prostu wiesz, mecz ze Stalą. No tu właśnie. Nie trzeba było się zmęczyć, ale na przykład statystyki pierwszej połowy, posiadanie piłki. Lech miał 74%. No ale no to po co ci piłka? Przecież ty już wygrywasz ten mecz w głowie, jak w drugiej minucie strzelasz na 0 do 1. Prawda, na pizdę dostajesz 3, ale to jednak wiesz. Żeby nie było, Mielec, Stal zawiła też dwie bramki. No tak, tylko jedną nieuznaną, brutalnie. Nie, tylko jedną do swojej bramki. Ja przeczytałem ciekawą rzecz w zeszłym tygodniu, tylko nie pamiętam, chyba Damian Smyk, ale nie jestem pewien, napisał, że Lech Poznań nie gra już ładnej piłki, tylko pragmatyczną na ostatniej prostej. I coś w tym faktycznie jest. No pierwszą połowę rozwiązali w meczu z Łęczną i ze Stalą. I trach. I no i tak powinno być. Mamy, no, no i nie szło tak kurwa w pierwszych meczach z Łęczną? Panie, ja kończyłem podstawówkę i to 4 klasy, a nie taktykę, więc się nie znam. Ale faktycznie, w sensie to zdanie, że Lech gra pragmatycznie, a nie ładnie, do mnie dotarło, dlaczego mi się ta piłka nie podobała i potrzebowałem kogoś mądrzejszego od siebie, żeby mi to wyjaśnić. Ale Lech miał dwie poprzeczki, Skóraś miał w drugiej połowie. To było szalone. Skóraś musi przekalibrować celownik, bo to jakby ale... jedna poprzeczka to jest przypadek, dwie pod rząd. Ale ten ostatni okres ma dużo lepszy niż pierwszą część sezonu, gdzie na jesień był mało widoczny, bo Kamiński i wszyscy go przykrywali czapką. O kilku meczy jak wchodzi, albo gra od początku, to jest bardzo widoczny. Według mnie ostatnio jest w lepszej formie niż nasz Kamiński. Nie chciałem mówić właśnie głośno nic o Kamińskim, ale mam wrażenie, że on równa do swojego klubu, w którym jest obecnie. No wiesz, no on jest młody, końcówka sezonu. Niby tak, może być zmęczony. Słuchajcie, czy zaskoczyły was zmiany, których dokonywał Maciej Skorża? Nie, moment, kiedy dokonywał. Byłem zadowolony, że to się już tak szybko odbyło. Mnie bardziej zaskoczyło, że Tiba gra w pierwszym. Dlaczego? Bo ostatnio nie grał w pierwszym i Maciej dawał mu mało szans. Ale na Stal Mielec. Na Stal Mielec, żeby inni się tak nie pomęczyli. Może go chce rozbiegać na Puchar Polski, wiesz, na drugą połowę. Może. Nie, nawet kto będzie bronił na Pucharze? Jak kto? Nie, no Van der Hart. Van der Hart, ale dalej mam wrażenie, że jest niepewny na przedpolu niestety. Przy wrzutkach. Nie czuję spokoju. A gdybyś miał do wyboru Van der Hart? No, jak i chcesz. Kiewicz i Adrian Lis, ale nie możesz już wybrać Van der Harta. To kogo bierzesz? Co? Jeszcze? Czyli zostawiasz mi Lisa i Gikiewicza? Tak jest. Wieszam ręcznik? Gikiewicza, no. Nie wierzę, że mówisz to z takim spokojem. Albo że nie robisz Fikoła. Dałeś do wyboru Lisa, jakby. Ale wiesz, z Gikiewiczem, no to przecież. Ale Lis. Dobro klubu. Czy bym na niego gwizdał na stadionie? Jak pojebany. Nie wiem, ale się domyślam. Panowie, po tym meczu Lech Poznań, miejsce drugie, punktów 65. Na pierwszym miejscu Raków Częstochowa, tyleż punktów samo po zwycięstwie z Górnikiem Łęczna, któremu Lubelszczyzna jest wdzięczna. Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie meczu. Aha, dobra. Czy powinien być uznany gol dla Stali według was? No nie, no jakby tym, że go odepchnął, spowodował sobie kompletnie miał... czystą sytuację. Tak, ale kurde, było to troszeczkę mięciutkie. Tak, ale właśnie z tego powodu, bo gdyby to było tak, że to odepchnięcie zrobił typ stojący z boku, w ogóle nie biorący udziału w akcji, to by nie było.
A tutaj on odpychając obrońcę Lecha zapewnił sobie czyste pole, nikt mu nie przeszkadzał i strzelił bramkę. No to... to jesteśmy zgodni, ale było to mięciutkie, bo w pierwszej chwili miałem powtórkę, w pierwszym momencie miałem wrażenie, że Milicz troszeczkę za dużo od siebie dołożył, no. Ale było widać, że dzięki temu tam było miejsce, no, że poczuł ręce, wykorzystał sytuację. No tak, ale to też on od siebie dołożył, ale to napastnik Stali zrobił swoje. Tak jakby go nie ruszał, to Milicz by się nie wypieprzył. No. Dobra, to chyba nie był napastnik, a dwa w końcu sędziowie gwiżdżą przeciwko Legii. Był w polu karnym, więc był napastnikiem. Okej, okay. Taka retoryka mi się podoba. To może jak Lis wszedł i strzelił gola, to też był w tym momencie napastnikiem. Bardzo ułatwia to rozróżnianie zawodników. I Iszak się przebudził. Przyczajony tygrys, ukryty smok. No, że liczby zaczyna notować, bo miał taki przestój. I Amaral może... Amaral mi się od kilku meczów bardzo podoba. Ja nie wiem, czy to wyszło przypadkiem, ale jeżeli Lech taką formę utrzyma do końca sezonu, to chyba ktoś dał dupy na przygotowaniach przedsezonowych i oni za późno weszli w ten moment z dobrą formą. Nie wiem, bo jakby, choć się domyślam. Bo przez półtora miesiąca to tam były ciężary i było widać, jakby oni na hamulcu ręcznym, a tego dwóch tygodni to idzie w miarę w dobrą stronę. Tak, bo ja tak nawet jakby, nie mam jak się przyczepić do tej gry Lecha. Nie dlaczego mam jak oni krzyczeć na nich? Że kurde, chyba nie trafili z wycyrklowaniem tej formy fizycznej. Ja tak chciałem im przypomnieć, że oni grają o ligę w Polsce, a nie będą się bili o ćwierćfinały, półfinały Ligi Mistrzów, jak te topowe zespoły celują w marzec w przyszłym sezonie od lutego. To jest próba generalna przed następnym sezonem. No. Myślałem, że przed kolejnym stuleciem od powstania Amiki. Proszę Państwa, po tym meczu Lokomotiv Wronki na drugim miejscu punktu 65. Przepraszam, nie powinienem tak mówić, ale strasznie mnie bawi po prostu to określenie. Wiadomo, Lech Poznań zawsze w sercu, ale... Bawimy się futbolem, bawimy się futbolem i też to nie jest tak, że będziemy się tam wstydzić jakichś brutalnych określeń, którzy niektórzy ludzie wrodzy Lechowi Poznań próbują... Ale propagować. Widzisz, oni próbują cię obrazić, a my do tego z humorem. Po nas to spływa, przez co oni się wkurzają. Więc Lech Poznań, znany też jako Lokomotiv Wronki. 65 punktów, miejsce drugie. Na pierwszym miejscu Raków Częstochowa, punktów tyleż, samo 65. O, dzisiaj tam ciężary mieli. Ale mieli ciężary, chociaż Great Papszun strikes again. I Raków jest tylko dlatego, że ma lepszy bilans bezpośredni z Lechem Poznań. No i Pogoń Szczecin, która wyjaśniła Wielką Legię Warszawa, punktów 62. No i raczej tam zostaną. Ale wydaje mi się, że ktoś jeszcze z tego top 2 się potknie. Ktoś jeszcze da dupki. No. I oby to nie był Lech. Bo Lech zaczyna grać fajnie, a jak widziałem Raków, to kurde, oni tak niby dobrze grają, ale w pewnym momencie ich odłącza i są do dziabnięcia przez kogoś. Jakiś gówniak tam może im zrobić problem. Ja liczyłem na Łęczną tak blisko. A Lechia jest po czyjej stronie? Po naszej czy po Rakowa? Po stronie Lecha czy przeciwko Lechowi? Co? Tak, Lechia jako klub, bo są kluby, które na przykład, nie wiem, pomogą... Powiem ci tak, Arka jest za Lechem, jak myślisz? No to dodam tylko, że jest Gdynia, Gdańsk i Sopot, to jest Trójmiasto. Ale oni też walczą, więc o coś, więc może nie będą się podkładać. No bo z tych trzech drużyn, które tam zostały, no to Lechia jest najgroźniejsza. Nie. Co kurwa, Zagłębie czy Krakowie? Krakowie, no. U siebie. Nie mówię, że dobrze, ale mogą mieć ciężary na Krakowie. A Krakowia też, kibice Krakowi też tam podepną trochę piłkarzy bole. Daniel, nie zastanawiaj się nad tym, zastanów się, to, o czym będziemy rozmawiać za tydzień. Zapowiedzi. Panowie, zapowiemy sobie 31. kolejkę dla Warty Poznań. I Warta Poznań podejmuje u siebie w Grodzisku. Na wyjeździe. Piasta Gliwice. I biorę po jednej sadzące fornalika z pola ryżowego i słucham was. No, jak miałbym się opierać o ostatnich na ostatnich meczach Piasta, to Warta tu nie zdobędzie chyba 3 punktów. Kiedyś trzeba przerwać tę serię. Jaką serię? Nieprzegranych spotkań od 5 spotkań. Remis biorę w ciemno. A są w stanie to zrobić. Pytanie, czy nam się ekipa odbuduje? Czy ktoś znowu dostanie straszki na ostatnią chwilę? Nie mów tak. No, nie mówię, tylko wiesz, to tak było w Gdańsku, bo się nażarli tych owoców morza w jakiejś podrzędnej budzie, a przecież wiemy, że w Gdańsku nie ma małż świętego Jakuba. Remisik. Są w stanie to zrobić. Będę zadowolony. No to myślisz, że się nie zepną? No zepną się, ale będzie ciężko. Ale grają z Piastem. No, Piast, jeżeli Lechia się potknie, no to ma jakieś tam względnie... Znaczy, musiałby się bardzo potknąć, ale ma
Jeszcze matematyczne szanse na czwarte miejsce. Ja to widzę tak. Jeżeli Zrelak nie ma kontuzji po tym brawurowym wejściu po meczu z Lechią Gdańsk, to Zrelak tam może jeszcze namieszać, pomóc i może być ok. Jeżeli Iwanow wróci do składu, per, też będzie git. Jeżeli Luis będzie na skrzydełku, a Papu wejdzie na zmęczonych De Fornals, no to wtedy będzie git. To myślę, że jesteśmy w stanie coś tam urzeźbić. Wiadomo, że to są życzeniowe jakby dywagacje, ale myślę, że zwycięstwo albo taki 1-0 i harde murowanko. Ja mam nadzieję, że Warta pokaże w tych ostatnich 4 meczach, że potrafi grać z drużyną byłego selekcjonera reprezentacji kraju. I takie 4 punkciki zgarnie. Czyli co, ja uważam, że wygrają. Ja dam nic w ciemno, ale nie widzę za dobrze tego meczu. Ja też nie widzę za dobrze, remis w ciemno i widzę, że to by się tak, taki hajpik odpalił. Tak, cały czas, no wiesz, no już końcowa, no to jarando, nie, no maks. Nie widziałeś drugiej połowy z Lechią. Zamknij mordę. Widziałem, trochę. A Piast to jest poziom Lechi mniej więcej. No wiem, że to jest poziom Lechi mniej więcej, bo widzę tabelę i widzę, co oni grają, ile mają punktów, ja to wszystko rozumiem i jakby dopuszczam do świadomości, no. Ale nie wykluczam. Ale Lechia z drugiej strony oni już tak naprawdę nie gra. Powiem tak, jeżeli Szulczek był w stanie porobić Legię Warszawa na Łazienkowskiej, to nie widzę jakby przeciwwskazań, żeby porobić Piasta Gliwice. To było sędziowanie. No tak. Poszkodowany Artur. Jedni powiedzą, że zrobił dobrze, inni powiedzą, że zrobił niedobrze. Podoba mi się historia Szymonowicza po prostu w Warcie Poznań, że najpierw wysiudał Boruca z Legii, a potem pogrożył Wielką Stal Mielec. Kariera piękna. No i bardzo dobrze. No to co? I wtedy już naprawdę bliziutko utrzymania będziemy. No oby, bo drżę o to utrzymanie strasznie, ale będzie dobrze. Tego się trzymamy. No musi być dobrze. No nie ma wyjścia. No nie ma wyjścia. Musi być po prostu dobrze. Panowie. To jeszcze jedno pytanie. Daniel, ile drzew jest do zasadzenia? A i teraz mam dobry komputer i to jest 2940 drzew. No i cieszy mnie, że jesteś przygotowany dzisiaj. Daniela, kiedy jest ten piknik z sadzeniem drzew? Ja nie wiem, czy oni to jeszcze czy już podali jakąkolwiek datę. A, to nie jest jakoś za niedługo, to czekamy jeszcze. No, po sezonie. A to jak mamy taką serię pytań do Daniela o Wartę, to też pozwolę sobie zadać jeszcze jedno. Proszę bardzo. Kiedy nowy dyrektor sportowy? Tego to nawet Warta chyba nie Daniel, wie. Daniel, kiedy Frank odpali? Czy Zrelak jeszcze strzeli? Czy Iwanow coś obroni? Czy Adrian nie. jeszcze zagra? Tak, ale Iwanow co miałby obronić? W obronie. Na pewno mu się coś zdarzy. Nie. Jeszcze coś chcesz wyjaśnić Daniela? A ja nie wyjaśniam, ja tylko pytam. Aha, no to chyba, że. Dobrze, panowie, przechodzimy sobie teraz do czegoś, na co czekaliśmy bardzo długo. I to będzie pierwsza, to albo wielki plan Daniela zrobi ogromny krok do przodu, albo już się rozjebie. Inaczej, mecz, o którym za chwilę powiemy, to mecz finału Pucharu Polski. Lech Poznań, Raków Częstochowa. Ostatnio jakikolwiek finał, który wzbudzał we mnie emocje, to był finał okręgowego Pucharu Polski. MKS Przemysław kontra Huragan Pobiedziska, wygrany przez MKS Przemysław. I ja myślę, że musimy zacząć zapowiedź tego meczu od jednego pytania. Słuch. Czy spotkanie poprowadzi ten, którego przy tym stole nazwiska wymawiać nie wolno? Wygwizdzesz o sobie. Ja mam... A nadzieję, że nie, bo mnie chuj jasny strzeli. To ja ci powiem, że już wiem, że Szymon to zasędziuje. Nie. No tak. Dlaczego? Dlaczego niby to wiesz? No bo mecz jest za tydzień w majówkę. 2 maja, tak. No. Szymon teraz w tym tygodniu będzie sędziował półfinał Ligi Mistrzów, czyli za tydzień nie zasędziuje, czyli wrzucą jest go szansa, na finał że mu Pucharu po prostu... Polski. Nie. No, Szymon jest niezły. Matko Bosko, co to będzie za meczycho, jeżeli Szymon to posędziuje, a do tego będzie to na Narodowym w Warszawie, na nieprzyjaznej ziemi. To ja już wiem, że Danielem trzeba pójść oglądać mecz na neutralnym gruncie, musimy żeby... wyjść z domu. Tak. Koniecznie. I zabrać Daniela z domu. Panowie, to jest mecz, po pierwsze, o Puchar Polski. O gablotkę. O gablotkę, ale po drugie, to jest mecz o jedną drugą dubletu. A dla jednej i dla drugiej do drużyny. Brawo Sherlocku, właśnie to powiedziałem. Jakby dziękuję za kapitanie oczywistość, zawsze z Avengersami na posterunku. Kto to wygra? A wiemy, nie, poczekajcie, a wiemy dość dużo, bo wiemy jak sobie Raków radził na mecz przed
finałem, czyli jak zagrał z Górnikiem Łęczna i wiemy, jak Lech zagrał ze Stalą Mielec. Wiemy też, jak wyglądało spotkanie Lecha z Rakowem. A spotkanie Lecha z Rakowem było dawno, więc to też no, ale jest. Ale to jest jakiś papierek lakmusowy, bo widzisz te obie drużyny jakby przeciwko sobie. No tak, ale na przykład w tamtym spotkaniu z Rakowem pamiętam, że Amaral grał chuj, a od kilku meczów gra już bardzo ładnie. Tak, Lech prezentuje się lepiej. I pytanie, czy Raków jest przyzwyczajony do gry w meczach o coś? W sensie nie wiem, już za o dużo trofeum. Nawarstwia się pytań. To jak w życiu, kochany, to jak w życiu. Może się okazać, że im głowy wysiądą. Że Great Papszun tu ich nie poukładał pod tym względem. No to słuchajcie, a propos Great Papszuna, mam anegdotę, jeżeli mogę. Spotkałeś go na bajglu. Nie. nie jadam śniadań razem z Markiem. Myślę, że nam się zdarzyło. Natomiast moja małżonka wróciła dzisiaj z zajęć ze szkoły, no i leciał w tle mecz Rakowa z Górnikiem Łęczna i moja żona zadała mi pytanie, ty, a jakby powstał taki projekt, że z całej ekstraklasy robią taką jedenastkę marzeń, że można sobie wybrać po jednym z każdej albo po dwóch z każdej drużyny, żeby zrobić tam podstawowe plus jeszcze zmiany, nie? Jeśli jeszcze powiesz, że ograniczamy się do polskiej narodowości, to coś w ten deseń już jest. Nie, no jakby mamy drużyny po prostu, nie? I tworzymy klub z jakby najlepszych z najlepszych w Ekstraklasie. Globetrotters z Ekstraklasy. Dokładnie. To czy oni by byli w stanie wygrać Ligę Mistrzów? Też tak samo zareagowałem jak Marek, też tak wybałuszyłem oczy. Powiedziałem, że raczej nie, ale zadałem inne pytanie, kto by to trenował? Powiedziałeś raczej? Tak. Kto by to trenował? I moja żona mówi, no of course, że Wielki Papszun, nie? Myślałem, że powie Brzęczek. No nie, że Great Papszun. Ja mówię, ale Żaba, bo tak do niej mówię, Żaba. Ale dlaczego Great Papszun ma trenować najlepszą drużynę ekstraklasy, Globetrotter z ekstraklasa, skoro on nie ma nic w gablocie poza Pucharem Polski z zeszłego roku? Bo pewnie co chwilę go przywołujesz i kojarzy nazwisko. Tak. A taki Maciej Skorża, przygoda za granicą młodzieżówka Zjednoczonych Emiratów Arabskich, kilka mistrzostw Polski i kilka Pucharów Polski. Więc w tej anegdocie konkluzja jest taka, że to właśnie Maciej Skorża wygra Puchar Polski. Taką mam nadzieję. Bo ma więcej doświadczenia i pucharów w swojej prywatnej gablocie niż Great Papszun. No, Papszun to na razie jest trochę taki Tottenham. Trochę tak. Czasami fajnie gra, ale z tego ma. I gablota pusta. No ale ty, no poczekaj, no powoli, przecież zobacz, gdzie on się ciorał, jakby od czego on zaczynał. Ty mówisz o Tottenhamie? Ja mówię o Papszunie. No w Ekstraklasie. Papszun? Pan Papszun. Przepraszam. Pan trener Marek Papszun. Markosław Papszun. Maras Papszun? Maras Papszun. Wyciągnął Raków. Przecież Papszun, tak, ten jego top trenerski, to jest on ma jakieś. On ma dwa trofea w gablotce. Puchar Polski z Rakowem. Zdobywca Pucharu Polski. No. Zdobywca Super Pucharu Polski. Puchar Polski wygrał, a później jest mecz z mistrzem. To przepraszam, ma dwa. Czyli nie jest jak Tottenham. To przepraszam. A nie szkodzi. Wydaje no, mi to jest się, grube, biorąc grube. Pod uwagę... On z Warszawy pochodzi. Daniel, czy ty mieszkasz w jaskini? Przecież wszyscy wiedzą, że Papszun jest z Warszawy. Nie, bo mnie kompletnie nie interesuje Papszun. To sobie wszedłem na transfer, Przecież bar. Jak Mioduski wywalił newsa, że Papszun będzie trenerem Legii, to wszyscy mówią, no tak, przecież on jest z Warszawy, zawsze był za Legią, chce im pomóc, on ich wyciągnie. No wiadomo, jak się potem ta historia potoczyła, że... Jakby on widział, do czego by musiał trafić. Dokładnie, więc stwierdził, że z Warszawy do Częstochowy nie jest tak daleko, nie ma autostrady, tak jak między Poznaniem a Warszawą, pozdrawiamy dyrektora Mozyrko, więc jakby luz, nie? Zmierzam do tego, że moja anegdota o Papszunie i Skorży i o Globetrotter z Ekstraklasa sprowadza się właśnie do tego, że to Skorża wygra Puchar Polski. Taką mam nadzieję. Ale przemawiają za mną tylko liczby i magia statystyk. Też bym tak uważał, ale mam w pamięci ostatni mecz Lecha z Rakowem i troszeczkę to budzi we mnie niepokój. I wiemy, jak Lech w tych finałach Pucharu Polski wyglądał ostatnio. To większy niepokój u mnie budzi niż poprzedni mecz z Rakowem. Bo oby te finały Pucharu Polski dla Lecha nie były tym, czym są finały Ligi Mistrzów dla Juventusu, bo to oznacza, że nigdy go nie wygramy. No dobrze, czyli co? Ja uważam, że Lech wygra, ty uważasz, Marek, że... No też wygra, no. Daniel, bo ty po dublet lecisz, czyli jakby wpisujesz tam... z automatu, nie? Tak? Tak. Dobra. To mam pytanie inne. Czy mecz regulaminowy czas, czy dogrywka i karny? No to jest kurde ciężkie pytanie. Nie wiem, nie mam tego pojęcia. To ja ci powiem to samo, co powiedziałem, jak było Chelsea z Realem, drugi dwumecz.
że chciałbym, żeby to się skończyło karnymi i żeby Real przeszedł. I takiego finału chcę, żeby oni się tam wyrzynali jak szaleni po prostu, ale żeby w karnych wygrał Lech. Że się tam tym życzeniem mnie prawie do grobu na zawał spuścił. Wygrali? Przeszli? No, to morda. Nie, nie się nie wyrzynają, jeszcze jest liga do grania, ja halo. Jest liga do grania, ale oni są w tym samym miejscu. Raków z Lechem są w tym samym miejscu. Puchar Polski, finał, wchodzą na full. No bo to już nie ma czasu na półśrodki. I będzie wyrzynanie, jestem o tym święcie przekonany. Ale życzyłbym sobie takiego Pucharu Polski, że ja wyświeję jeszcze bardziej niż już zaczynam siwieć. Niech Lech wygra i przypadkowo Lopez se coś zrobi w nogę, ale co nie będzie boleć, ale co go wykluczy na 2 tygodnie. Czyli na przykład coś mu tą nogę odetnie, ale szybko zasklepi ranę i dostanie środki przeciwbólowe. Rozgrzana piła tarczowa, która przeleci przez boisko i utnie mu nogę. Chciałbym być delikatny, bo nie życzy się kontuzji. Myślałem o bardziej jakimś tam, że na derwaniu coś, zbiciu, a wy już o piłach tarczowych. Zacznie mu wrastać paznokieć. O, to boli. I ciężko się kopie piłkę. Albo kamień nerkowy. Ojej, to już rwie. Mili państwo, czyli co? Ja z optymizmem patrzę w przyszłość, wy tak średnio. Czemu średnio? No bo ja Warta mówię, że wygrają mówimy, dobra, i Lech, że wygra, a wy, że jedno i drugie i kręcicie nosami. No nie no, wiesz, finał Pucharu Polski to... Puchary rządzą się własnymi prawami. Masz dwie drużyny, które w lidze też jakby są równorzędne. I to jest najlepsze. Więc tam do... No a wiesz, czasami jak jest taki mecz potentata z gówniakiem, to jest większe szaleństwo na boisku. No tak, ale tu masz potentata i potentata i tych dwóch potentatów gra o jeszcze inne potentatstwo. Wiesz, Filip, że finał Pucharu Polski nie musi być ładny. Tam będzie ważny pragmatyczny to futbol. To idealny dla niego. Dla mnie, no to przecież o to chodzi, nie? 21-0 Warta Poznań, Kania Gostyń. Kurwa, dziękuję, pozdrawiam. Znaczy, ja bym chciał, żeby Lech. Ja bym chciał, żeby Lech zdeptał Raków i zniszczył im psychikę i Raków ostatnie 3 mecze w lidze w pizdu przez to. Niech ci się spełni. To ja mam jeszcze na koniec, bo nie będziemy się żegnać, bo uważam, że jeszcze możemy sobie 2 zdania powiedzieć. Kto zleci z ligi? Dlaczego o to pytam? Ponieważ jakby walka o pierwsze miejsce... Okej, znużyła. Znużyła mnie. Jakby męczy mnie brawurowy i futbol o ważne rzeczy. Bardziej mnie podnieca, mentalnie oczywiście, walka o spadek. I dół tabeli wygląda... Ho, ho! 18 miejsce Górnik Łęczna, 27 punktów. 17 miejsce Brookbet, 27 punktów. Wisła Kraków, 29 punktów na 16 miejscu. I potem mamy tak. 15 miejsce Zagłębie Lubin, 31 punktów. Śląsk Wrocław z zamrożonymi pensjami, 32 punkty. I niech będzie ta Stal Mielec, miejsce 13, 33 punkty. Dobra, Jagiellonia Białystok, 34 punkty. Do końca zostało 4 mecze. Wiecie, jak oni grają. Wiecie, na co ich stać. Brookbet ma jeszcze mecz z Łęczną. Tak jest. Ja uważam, że poleci tak. Łęczna, Wisła i Zagłębie. Kochaniu, podoba mi się twoje trio, ale Brookbet... Ma Wisłę Płock u siebie, czyli dajemy jakieś szanse. Łęczną u siebie, co będzie super kluczowy mecz. Jak tam jest remis, to oni oboje lecą. Tak. I 2 ostatnie kolejki mają Piast u siebie i Pogoń na wyjeździe. Oni by musieli... To się może nie udać. Oni by musieli chyba z 9 punktów zdobyć na tych 4 meczach. Jakby inne drużyny musiałyby wszystko przegrywać. Chociaż tak 6. Nie wiem, czy mieliby wtedy szansę. Choć ci powiem, że wygrywałem z Łęczną i jakieś 3 punkty na tym mocnym. Fuksem. I oni są w stanie to zrobić. Znaczy, przy korzystnym układzie są w stanie to zrobić. No to mają 6 punktów, czyli mają 33, no ale Śląsk mówi, że nie zdobędzie ani jednego punktu i Zagłębie też nie wygra czy jednego Zagłębie meczu. Zagłębie nic nie wygra, nie ma prawa czegokolwiek wygrać. Zagłębie ma u siebie Lechię Gdańsk, czyli raczej w łeb. Radomiak na wyjeździe, zobaczymy. A Radomiak jest słaby ostatnio, więc mają tak, szansę, żeby tak, wygrać. Tak, kończył się. Raków u siebie i przyjeżdżają do Poznania. No. Oni zlecą, fuj, i to z hukiem. Jak tam się cudnie wydarzy, to lecą. Czyli co, twoja trójka do spadku? Ale marzenie czy realna? Chcę wybierz. Realna. Łęczna, Brookbet, Zagłębie. Marzenie, ale takie, jak się już bawić, to po całości. Pewnie, za marzenia nie idzie się siedzieć. No. Wisła? Tak. Zagłębie i Jagiellonia. Jagiellonia nie leci, no gdzie... To a jak Brookbet i Łęczna mają się utrzymać? Nie wiem. No powiedziałeś, że marzenia, ale takie realne marzenia...
Realne marzenie. Łęczna, Wisła, Zagłębie. A jak ten Bruk Bedynie wychodzi? No wygrywa z Łęczną i gdzieś ukuje 3 punkty. Koniec, Dębiec, Poznań Główny. Znaczy, twoja trójka do spadku. Ja nie mam marzeń, jeżeli chodzi o spadki, no bo co moje... No co ty gadasz? Przecież to najlepsze. Moje marzenie się utrzymało i je zajmuje 10. miejsce w tabeli. Ty! Ale że Legia? No tak. Ale to się jeszcze może zmienić. Inne pytanie. Tak. Czy Warta Poznań skończy sezon nad Legią? O Jezu, dużo analizowania, ale... Dwie drużyny z Poznania nad Warszawą. Kurde, nie wiem. Wiesz co, Marek? Zrobimy tak. Poczekamy, co będzie w następnej kolejce i po finale Pucharu Polski. I z tym znakiem zapytania na koniec zostawiamy was wszystkich. Nas zresztą też. Dziękuję, Marek. Dziękuję. Dziękuję, Daniel. Dzięki. Ja również sam sobie dziękuję. To była prawdziwa przyjemność z wami siedzieć i rozmawiać o futbolu, bo co jak co, ale na tym to się średnio znamy. To tyle od nas. Trzymajcie się ciepło. Cześć!